Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Starnowski Gór ukończyło budowę kolejnego obiektu mieszkalnego przy ulicy Batorego w Knurowie. Jak się okazuje, zainteresowanie tak zwanymi TBS-ami jest w mieście spore i wszystko wskazuje na to, że niedawno zakończona inwestycja nie będzie ostatnią. Przypomnijmy, Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego to instytucja, która działa na potrzeby rynku mieszkaniowego, współpracując z poszczególnymi gminami, a w tym wypadku z miastem Knurów. Oddany do użytku w pierwszej połowie listopada budynek jest już 6. obiektem w mieście zbudowanym przez MTBS. Myślę, że jest to jakaś formuła, która spełnia oczekiwania i wypełnia pewną lukę, także jeżeli chodzi o rynek nieruchomości pomiędzy budownictwem jednorodzinnym czy też szeregowym, a lokalami, które można kupić po prostu w budynkach już istniejących, które mają po kilkanaście czy też kilkadziesiąt lat. Warunkiem zdobycia mieszkania w budynku przy ulicy Batorego było wpłacenie 30% kosztów jego budowy, co wynosiło od 50 do 60 tysięcy złotych. Po wpłaceniu otrzymuje się prawo do lokalu mieszkalnego. Resztę środków, które pochodzą na etapie realizacji inwestycji z kredytów, dany lokator po prostu spłaca już przez kolejne lata w czynszu z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego. W nowo powstałym budynku przy ulicy Batorego znajdują się 24 mieszkania, dwu- oraz trzypokojowe, o powierzchni od 52 do 65 metrów kwadratowych. Inwestycja kosztowała 3 miliony złotych, z czego 424 tysiące złotych stanowi wartość gruntu, który na budowę przekazało miasto. Dodajmy, że ze względu na duże zainteresowanie tego typu lokalami, MTBS rozważa budowę kolejnego obiektu w Knurowie, tym razem u zbiegu ulic Dworcowej i Pocztowej.